Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza na 9. Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej w stronę polifonii. Nasze wydarzenie najtrafniej określają dwa słowa – turniej i polifonia. Turniej nawiązuje do idei rycerskiej rywalizacji, zaś polifonia jest odniesieniem nie tylko do terminu muzycznego, ale symbolizuje także spotkanie różnych muzycznych osobowości. Szanowni młodzi dyrygenci chóralni, pragnę najserdeczniej zaprosić Was do udziału w 9. Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej w stronę polifonii, ponieważ jest to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności dyrygenckich w szlachetnej rywalizacji. Dwukrotnie brałam udział w turnieju w stronę polifonii i śmiało mogę powiedzieć, że najważniejsze to reagowanie na to, co się słyszy w danym momencie. To bycie tu i teraz z zespołem, bycie sobą, ukazywanie swoich metod pracy z chórem i tworzenie z chórem więzi poprzez ukazywanie piękna muzyki. Pamiętam te grudniowe wieczory 91 roku. Wtedy odbył się pierwszy turniej w stronę polifonii. Miałem przyjemność brać w nim udział. Właśnie ten fakt zaważył na dalszej mojej karierze. To jest szansa dla wszystkich młodych chórmistrzów dyrygentów. Serdecznie zapraszamy. Zapraszam serdecznie. Życzę Wam powodzenia. Turniej w stronę polifonii to znakomita promocja talentu i prawdziwe święto chóralistyki. 16 najbardziej utalentowanych młodych chórmistrzów będzie miało możliwość współpracy z renomowanymi chórami. Ich pracę oceni międzynarodowe jury. W jego składzie znajdą się wybitni chórmistrzowie z Niemiec, Litwy, Łotwy i Polski. Turniej odbędzie się w dniach od 15 do 18 grudnia 2022 roku i zostanie zakończony uroczystym koncertem laureatów. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września.